Witajcie, mężczyźni, z tym kanału, w kolejnym odcinku z Hardzen 4 na modyfikacji Case Redux jako niemiecki wschód, na host, na bliski wschód, czyli dobrze tłumaczyłem to, bo nach, czyli bliski, a ost, wschód, bliski wschód, niemiecki bliski wschód. Ciekawa nazwa. Więc oczywiście teraz będziemy kontynuować naszą grę. Zauważyłem, co tak naprawdę mi zabija wszystkie tę ludność, więc szybko się pozbędziemy tego i będziemy kontynuować dalej. Więc okej, fajnie. Jemen stał się normalną marionetką i teraz to jest najciekawsze, że ten gościu nie miał żadnego zdjęcia, więc co tutaj. Tutaj bardziej po prostu się bawiono w Photoshopa. Więc na razie my się tutaj patrzymy. Widzę, że front. To jest głównie w mierze wina tego, że Niemcy mają strasznie mało manpowera przez tą całą wojnę. Ale nie jest coś takiego, że oni przegrają. To bardziej po prostu, że mają problemy z tym, żeby jakoś jakieś siły wysłać na to, a ruskie to też nie mają zbytnio dywizji, żeby nas powstrzymać. Więc bardziej to jest coś takiego, że no, kiedyś się nam uda, ale na razie musimy patrzeć tylko. Więc póki co ogarniamy sobie własny sprzęt. No, mamy ciągle minusy przez tę okupację, którą robimy, więc jak to ogarniemy trochę, to też będzie w miarę w porządku. Nasze dywizje to jest to, zbytnio tego nie korzystamy, ale zobaczcie na ten czerwone. Łomaści los. No. Jedyne co mogę robić, to mam tą mechanikę o tą. Więc mogę na przykład coś takiego zrobić i co to dało mi? Że to teraz jest korem. Czyli w głównym mierze mogę korować te tereny. Więc to byłoby najlepsze. Oczywiście mamy też w głównej mierze minusy za to. Okej. Więc tutaj możemy zmienić sobie. Co to może oznaczać? Tutaj mamy, że ten gość się zmieni. Nie wiem, czy to nie będzie jakaś zmiana. Zmienię się i tak gorzej nie, być nie może. Ach, po czym się okazuje, że może być. Więc na razie możemy tylko czekać. Nic więcej. Sprzęt zawsze chętnie przyjmę. Okej, okay, co to jest? Post Victory Direction for the Lear's Regime. Okej, okay, czyli jednak było. Miało to znaczenie. Co tutaj możemy porobić? W głównej mierze chodzi mi Remove Economic Turmoil. My jesteśmy na tym, a przecież nadal się udaje. Okej. Okay. Expand tutaj to się fajnie wygląda. Teraz jesteśmy na... What? Nie powiem, ciekawie wyszło. Możemy się od tego możemy dodać. Ale nie, to jest minus 15, myślę, że to będzie plus. Tutaj na razie nic, możemy abolish neutrality zrobić. Albo możemy kontynuować i wreszcie zyskać tam plusy. Więc zobaczmy, co tutaj jest. Pokażę. A, to jest coś takiego, że to jak mówiłem o tym, że możemy robić, więc w głównej mierze możemy wybrać jaki kierunek zrobić. Wydaje mi się, że na razie byśmy poszli w ten pan Arabis jak najbardziej. Tutaj mamy trochę różne rzeczy. Okej, okay. Tutaj mamy gościa totalnie, który nam da rzeczy, ale tutaj mamy ideę. Myślę, że tego nie będziemy, może tutaj. Aided by the movie, ta. Stabilność, atak, nice. Division recovery, to też jest dobre, ale wydaje mi się. Tutaj zmienimy gościa w głównej mierze i dostaniemy trochę
Wydaje mi się, że to zrobimy. Zobaczmy, co tam dalej będzie, bo jest jakaś ciekawa rzecz napisana. Więc... Okej. W głównej mierze dostaniemy to i dostaniemy kory. Wydaje mi się, że... Że oczywiście, że to robimy. Bo bardzo chętnie chciałbym dostać kory. Więc tak, oczywiście dostajemy tutaj mnóstwo korów, na przykład na tych. Na razie oni wyglądają groźnie, więc może ominiemy ich. Wersję to w ogóle jakoś ominęliśmy w ogóle. Jak to wygląda z muskat? Muskat jest w miarę okej, ale tutaj są Trucial States. I ich wyzwoliliśmy? Chyba one same się wyzwoliły. Okej. W takim razie wydaje mi się, że ta wojna będzie dosyć prosta i możemy się tym zająć wpierw. To jeszcze mamy też trochę tego. Dobra, więc wyślijmy tutaj może ta wojna, przynajmniej nam się uda. Na razie musimy sobie te wszystkie minusy pousuwać, żeby cokolwiek nam szło do przodu. Okej. Jak to wygląda z tym? Mamy tutaj minusy. Tutaj Purge Disloyal Elements. No, czyli coś nowego. Ile to kosztuje? Command Power to kosztuje. Szczerze? Nie wiedziałem, że to Command Power kosztuje. To co tutaj musi być? One of the pattern. Ja nie możemy zwiększać, dlatego że nie jesteśmy daną, ale możemy to zrobić. Hehe. Bardzo chętnie zrobimy Purge. 25? Nice. Więc się pozbywamy to. I jak to wygląda? Już 133. Więc to wygląda dobrze. Jak to wygląda z tym? No, jesteśmy już na granicach. Ich was nie broni, więc możemy tutaj wezwać was Cold Arms. Okej, święto. Świętujemy. I czy wy jesteście w wojnie? O, ma się los. Mam jakiś bóg z tą wojną? Chyba do innej wojny was zaprosiliśmy. O, ma się los. Nie możemy ich zaprosić do tej wojny. Czasami się to buguje, że zaprosiliśmy ich do innej wojny, ale... Dobra, niech już tam będzie, a nie. I strony głupie też nie wie, że nie możemy ich dodać. Okej. Okay. Wygląda na to, że sobie radzą tutaj, więc nie powinniśmy się aż tak bardzo martwić o to. Dajcie nam sprzęt, bo bardzo chętnie. Nam naprawdę jest potrzebna dużo tego sprzętu. Żeby też karabiny trochę polepszać. Wygląda na to, że ci sobie bardzo, ale to bardzo dobrze radzą. No i teraz możemy zrobić to. Więc jeszcze dostaniemy kolejne. Więc tak, oprócz panarabizmu, czyli w głównej mierze po prostu możliwości tutaj ich zaatakowania, to jeszcze mamy kilka innych możliwości. Na przykład tego gościa zaatakować. Dobra, więc bierzemy to. Bum. Bum. Szkoda, że zapewne mamy kory na was. Mamy, ale nie możemy zaaneksować was. Bo jesteście marionetkami. Wiadomo, że zapewne gra by chciała zrobić coś takiego stylu, żebyśmy normalnie mechanikom. No, wydaje mi się, że to nie jest zbyt mądre. Dobra, jak to wygląda? Na razie w sumie jest spoko. No, możemy się pozbyć tutaj. Non. Tutaj nie możemy nic zrobić. Tutaj możemy kolejne. Może gdzieś indziej będzie. No, tutaj możemy zwiększyć. A tutaj możemy zrobić. Co jest? Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że chyba było zepsute. Czekaj, czy nam się teraz zmieniło wszystko? A, teraz czy nam się zmieniło, że teraz Command Power bierze, a nie Political. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony trochę nabiłem Political. Okej, co tutaj możemy zrobić? To na pewno. Okej.
Więc was jest sporo, ale pytanie jest takie, czy dajmy was do każdej z tych wojen. Jak zaatakujemy, call allies i wy nie możecie dołączyć do innej frakcji, ale my mamy swoich gości. Okej. I poza tym nie jesteśmy jeszcze na granicy. Okej. Dobra, więc udało nam się tutaj zrobić, co powinniśmy teraz uczynić. Tutaj mamy kilka rzeczy, które mogliśmy zrobić, ale wydaje mi się, że tutaj można by było... Mamy nadal ten ekonomik tu, bo wydaje mi się, że już powinniśmy nie mieć tego, tak. Więc tak, mamy tego gościa i opis to jest ten gościu. Tutaj mamy te... nie. No i dobrze, że opis, bo nie wiedziałem. Okej. Okay. Under the metal blades we march for the Southern Balkans. We march full on... Dobra. I co to jest? Jaka jest różnica? Tutaj jest... Core jest 12. A tutaj jest więcej. A tutaj możemy po prostu więcej zrobić. Pytanie jest, czy jest, są z nami frakcje? Nie są. Dobra, zrobimy maksymalnie. Ile można. I to też, jako że teraz mamy kory, to... Powinno nam też oddać. No, już oddaje. Więc... To dobrze, że nam oddaje. Okej, okay, więc tak. Jesteśmy już na tym. I jak to wygląda? Okej, okay, na pewno Logistic Wizard to jest pewniak. A zapomniałem, że Command Power, kurde. Dobra, wygląda na to, że odbijamy już te terytoria. To nie jest tak, że oni mają znakomitą broń. Po prostu udają, że są silni, tak naprawdę nie są. Okej, okay, co to jest? Możemy dostać jakiś taki mały buścik. I możemy sobie jakieś tutaj dostać. Okej, okay, War Economy jest dobrym wyborem. Chociaż mamy już sporo tutaj fabryk. Dobra, jak to wygląda w głównej mierze? Nie powiem, gdybyśmy byli na granicy, to może byłoby lepiej, ale zapomniałem ustawić ich na granicy na czas. Okej. Okay. W głównej mierze nasze jednostki nie mogą ich zbytnio zaatakować. Zgaduję, że mają jakieś bonusy do walki. Nie, nie macie. Ja po prostu słaby jestem. Są w górę. Też jest... Okej, okay, dajcie tutaj... Mega ostrożnie. Wydaje mi się, że po prostu zdecydujemy się na Somalię. To jest dobry plan. Zdecydujcie się na Somalię i to powinno nam oddać. W sumie nawet jeszcze mamy statki tutaj, które patrolowały ten region. Okej. Okay. Dobra. W głównej mierze chcesz sobie jeszcze tutaj zająć się tym. No, nie każdy region ma, ale część ma i problemem jest to, że trochę to może nam zająć. Centrali State. Tutaj coś można kliknąć? Jest nasz core już, więc teraz już mamy z powrotem dużo manpowera, więc nie musimy się aż tak bardzo martwić. Finlandia, czy ona wyszła z frakcji? Nie jest frakcji, po prostu nic się nie dzieje na jej froncie. Okay. Improve anti-tank. Na pewno nie lepsza broń. To jest pewniak. Na razie mamy tutaj dużo tych rzeczy, tylko że nie wiem na co wydawać dokładniej. Dobra, budujcie fabryki. Potrzebujemy was. Mnóstwo fabryk militarnych. Dobra, jest pytanie teraz. Czy mamy? Już mamy. Pytanie jest, ile jeszcze tutaj będziemy musieli usuwać? Mamy 131%. To jest naprawdę źle.
I wygląda na to, że części się nam udaje, ale części nie. Teraz sobie zbieramy na ten desant. Widzę, że Somalia w głównej mierze tutaj się okupuje. My też nie chcę zbytnio atakować, bo to nie ma sensu, jeżeli dosłownie oni są w górach. Przecież to jest coś takiego, że będą po prostu niszczyć swoje jednostki bez powodu. Gdybym wcześniej tego nie robił, ale okej. I po prostu muszę trochę poczekać. W głównej mierze chcę na ten desant poczekać, ponieważ może on otworzy mi kolejny front. Okej, coś tutaj może sobie dostaniemy. Breakthrough jest dobry. Oni chyba zmniejszyli breakthrough na tym. Chociaż attrition byłoby dobre w tym przypadku, ponieważ potrzebujemy trochę zapasów. Okej, Białoruś padła, co oznacza, że będą atakować. Aha, okej. Tak, to ta sama reakcja. Okej, dziękujemy, ale po co? Dobra. Już prawie nam się tutaj udaje i dostaniemy pewien bonus na tych regionach. To z jednej strony jest fajne, z drugiej strony to takie małe coś. Więc na razie to możemy wykorzystywać nasze command power. Coś nam się zdesantowało. Bułgaria. Nie wiem. Dobra, możemy puścić nasze desant? Nie możemy? Powinniście móc. O, już. Okej, okay, pytanie jest takie, czy ile to nam da? Wow. Musimy naprawdę dookoła płynąć? Wszyscy popłynęliście na ten jeden, a coś się desantuje na port? O, właśnie. Okej, wygląda na to, że te dywizje, one mają prawie jedyne co to. Jedyne co mają, to zapewne jakieś takie normalne rzeczy, ponieważ mają okropnie dużą. Jak to się nazywa? Organizację. Okej, wyślijmy agentów w takim razie. O, udało nam się okrążyć ich. W pewnej mierze Sudan to zrobił, ale możemy sobie to też trochę przepisać do siebie. Okej, wygląda na to, że żeby na to się zdesantować, to naprawdę potrzebujemy trochę więcej jednostek. Więc raczej nie jest to możliwe na razie. Wracajcie na ten rozkaz. Okej, w takim razie dostaniemy ten mały bonusik. I mamy więcej fabryk, ale część nie produkuje, ponieważ nie mamy materiałów. Okej, kupmy te materiały i już powinno być lepiej. No, jest o wiele lepiej. Okej, co tutaj możemy dalej porobić? Jakieś małe ulepszenia, zawsze chętnie. Tutaj udaje nam się trochę przebić, ale no naprawdę mają trochę dywizji, więc jest w głównej mierze po prostu przebicie. Jakbyśmy to zaatakowali od dołu, to może by było tego, że to jest przeciwna strona. Okej, okay, tutaj widzę, że doszło do tego, że ten gościu jest. Na Węgrzech są socjaliści. Jest tutaj ten, jest ten gościu z tej dziwnej frakcji. Okej. Okay. Widzę, że tutaj sobie no radzą. W pewnej mierze oznacza to, że Austria będzie jednoczyła tak bardzo mocno, a Fiume widzę, że się odłączyło. Tak, to państwo. Okej. Okay. Tego nie musimy robić. Zróbmy przeciwko tym. Djibouti chyba jest samo w sobie, więc to jest też dobry plan.
żeby ich zaatakować, ale na razie jedyne co, to mamy mnóstwo rzeczy, które możemy poklikać. Jest coś z tym... Chcemy? Nie, nie zbyt. Okej, okay, tego właśnie weźmiemy sobie. Czy coś jeszcze jest? Gospodarkę to udało nam się na... dogonić. Tutaj dostaniemy jakieś... wsparcie od tych. W głównej mierze po prostu jest coś takiego, że... no mamy te rzeczy, tylko że my... jesteśmy trochę tak zablokowani. Jesteśmy na przykład w tej wojnie, ale... jak sami widzieliście, nasze jednostki to tak... ledwo co sobie radzą. Odpaliłem sobie, że najprostszy rozkaz, żeby atakowali, ale zobaczcie ile tego tutaj jest. Pytanie jest, jaki masz poziom? Masz już czwarty poziom, ty sobie też nabierz trzeci, czyli... z jedynki i dwójki już się udało wam trochę tutaj nabić. Udało nam się przebić tutaj nawet. W dłuższym czasie. Gdy będziemy stolicy, to trochę powinno się ulepszyć. Sprzęt teraz nie jest w głównej mierze problemem. Jest problem to, że nie mamy jednostek specjalnych. I brak jednostek specjalnych w głównej mierze nas boli. Teraz widzę, że też nie wszystkie dywizje były na rozkazie. Z jednej strony to chyba dobrze. Oraz kozacy padają. No, tutaj zrobili w miarę dobry push, ale że tak powiem, się zakończył szybko. Tak. A my już z powrotem, wow. Już z powrotem nam wróciło. Ok, możemy wrócić na known. Tutaj też mamy known. Tutaj mamy very high. Cię pozbądźmy. I tutaj też mamy very high, ale już nie mamy tutaj. Więc jak podbyliśmy się, to jeszcze jest naszym korem? Ogólnie chyba wszystko już jest naszym... Nie, nie jest. Nie jest naszym korem, ok. Czyli powoli tutaj zyskujemy regiony. Plus jeszcze usuwamy sobie. Tak naprawdę very low to już jest 0, ale już sobie trochę posuwajmy. Dobra. No naprawdę zbieranie tego command power to jest trochę... trochę długo to zajmuje. Okej. I ty, czy mamy jakiegoś jeszcze niemieckiego gościa? Ty wyglądasz, ale nie jesteś. W sumie już nie mamy, dobra, wróć. Niech wróci ten gościu, który jest jednym z najlepszych. No trochę słabo, że odpiąłem gościa, który był jednym z czołówek naszego wojska. No ale tak bywa, no. Kalizor rozkazu. Okej, zajmijmy się tym tutaj. Się trochę zwiększy. W ogóle żadnych zasobów nie mamy u siebie. Jesteśmy tacy biedni. Okej, zyskajmy przynajmniej trochę tutaj infrastruktury. Tutaj też widziałem, że jest. Wow, już udało nam nabić na od razu na medium. I już chyba jest naszym korem. Znaczy się ogólnie było już naszym korem. Okej. Oj, 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 się przebili przez Ukrainę. Oj. No, Niemcy chyba już naprawdę mają duże problemy. Już dochodzą tutaj. My mamy taki problem, że przepchnięcie tego wszystkiego ogromnie czasu zajmuje. Okej, okay, co możemy tutaj porobić? Tutaj już nic nie mamy, więc nie wiem po co patrzę. Mamy już trochę tego procentów. Czy możemy coś sobie tutaj zyskać? Fundusze jakieś, trochę... W głównej mierze tutaj już nic nie ma, to nie jest takie, że mam jakieś minusy na tym. Dobra, może po prostu poruchmy te gospodarcze rzeczy. Dobra, straciliśmy gościa. Bywa, mam jeszcze 18 dni. Dobra, będziemy musieli się zająć tym. Ci tutaj to jest... będzie problem już niedługo. Dochodzą do naszych granic. Mm-hmm.
Dobra, chciałbym w tym odcinku, żeby już pokonać tych. Ale zobaczymy. Tutaj wiedzą, że Kongo zaatakował chyba zły sojusz. Kongo chyba postanowiło powiedzieć: okej, my chcemy podbić całą Afrykę. Po czym? Nie podbiją. Okej, wygląda na to, że Stany Zjednoczone są w pewnym rozkroku. O, chciałem powiedzieć, ciekawe ile jeszcze tutaj będziemy musieli zaatakować. Łamać się rozsuwanie, naprawdę miało to zrobić. Okej, w takim razie bierzemy. Joink. Nasze. Pytanie jest, czy wy jesteście jakiejś frakcji, no faction. Jezu, ten monok tego gościa, prawie go nie widać, wygląda jakby był szalony. Okej, co jeszcze mamy? W głównej mierze mamy tutaj kilka państw, które możemy zaatakować, na przykład tych, ale wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Więc jedyna wojna, która nam została, to po prostu tutaj pójść. Pójść tutaj i... nie na cały. Pójść i odbić te terytoria. Możemy taki pełny rozkaz, a nie... Nigdy nie korzystam z tych podzielonych, ponieważ jakoś nie czuję, żeby to było aż takie dobre. Wiem, że to trochę pomieszanie, ale ja też nie... Lubię mieszać w ogóle armię. Więc dla mnie to jest najlepszy rozkaz. Okej, weźmy już tak do przodu. Dobra, niech tutaj pójdą. Ta cała armia. Tutaj. No, przejęliśmy ten region, ale... O, Erytrea. Pokazuje, że nie możemy. Etiopię. Znaczy się, oni nie są z Arabami, więc może o to chodzi dokładnie. Może chodziło o to, że mamy tylko przejąć o ten region. A jak już tamci się pokazali, to... już... Oj, 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 oj. My mamy 0 punktów, więc... Jedyne co zrobimy, to wyjdziemy z tej konferencji. Okej. I teraz jest pytanie, czy przez to, że tak nie zrobiliśmy, to głupie wyszło. Tak. Okej, dajmy tutaj w takim razie. What? Gdzie jest? Nie ma transfer tula? Co ja zrobiłem? A, zapomniałem, że mam to. W takim razie może szybko się zajmiemy. To damy wam. Dalej. Wy. Tutaj. Dalej. Jak to... A, już pozbyliśmy tej frakcji. Okej. Ale myślę, że to już zrobiłem pomiędzy odcinkami. Więc z nami trochę na to. Cześć.